Witam Ciebie serdecznie, Tomasz z tej strony. Dzisiaj chcę powiedzieć o takim zagadnieniu, bo właściwie zagadnieniu, tylko ciekawym przeramowaniu. Mianowicie tematem będzie wierzchołek góry lodowej. Co to znaczy? No właśnie. Fenomen jest taki, że obserwuję zachowania wielu ludzi a propos, no zwłaszcza w naszym wspaniałym, pięknym kraju, jakim jest Polska. I obserwuję ciekawą rzecz, ciekawą zależność, że bardzo fajnie jest ludziom oceniać drugiego człowieka. Czyli w jakiś sposób, wiesz, podświadomie mówiąc, wiesz, co on zrobił, jak działa, zwłaszcza jeżeli ma jakiś sukces w swoim życiu. To jest fenomenalne. Słuchajcie, ja mam na to swoją teorię, właściwie tyle teorie, co czytałem też nawet kilka artykułów na ten temat, fajnych też trenerów. I tam wyczytałem taką ciekawą zależność, że to, w jaki sposób Polacy, czyli nasz naród, no oczywiście generalizując, w większości przypadków podchodzi do pewnych rzeczy związanych właśnie z majątkiem, z bogactwem, z tym, że człowiek odnosi sukces, no niestety ma swoje korzenie kilkaset lat wstecz, mianowicie okazuje się, że Polska no, przez ponad 100 lat była pod zaborami. Potem było chwilę de facto spokoju, następnie wojna, potem zabór, no taki, tak nazwijmy to, rosyjski, no bo byliśmy pod władzami Wielkiego Brata, przez długi czas jak była komuna, też nie było można normalnie wolno myśleć. Mało tego, socjalizm nie pozwalał na to, żeby fajnie funkcjonować i żeby osoby bogate były negowane. I teraz okazuje się, że przez te lata mentalnie wykreowało się takie myślenie na temat ludzi, którzy właśnie coś mają, że oni są źli, oni są niedobrzy, dlatego że to są ci właśnie zaborcy, ci, którzy mają jakieś układy, ci, którzy kradną, ci, którzy są nieuczciwi, tak? Ja pamiętam, że pierwszy z moją historią, jaką usłyszałem a propos tego, że pierwszy milion, żeby zdobyć bogactwo, że pierwszy milion trzeba ukraść. I to długi czas siedziało w mojej głowie, że jeżeli człowiek jest uczciwy, jest w takich wartościach wychowywany, no to w tym momencie ciężko potem mu stać się osobą, która coś będzie miała. I teraz fenomen polega na tym, że wiecie, ja urodziłem się w Zielonej Górze i mieszkałem na 40 paru metrach z moim bratem i rodzicami w wieżowcu, jak większość komunistycznych rzeczy. Moi rodzice, wykształceni ludzie, w systemie okej, takim, żeby tam pójść do pracy. Ja gdzieś byłem buntownikiem i sam od samego początku szukałem jakichś rozwiązań, drogi, jakiejś innej drogi, bo byłem ciekawy, nie mogłem znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak to się dzieje, że ktoś ma, wiesz, ktoś ma lepszy samochód, nie wiem, lepszy dom, czy większy i tak dalej, niż ja. Bo dla mnie było proste, czym ja się różnię od tego człowieka, który tym samochodem przyjeżdża, tak, wiesz, swoją karierę, jeżeli chodzi o biznes, zaczynam od tego, że miałem samochody, po 12-14 godzin wymienił wujka. Fajne doświadczenie, super fury się naoglądają, bo to było ciekawe i cały czas myślałem sobie, jak to się dzieje, że ta osoba, czym ona się ode mnie różni? Tak samo oddycha powietrzem, tak samo je, tak samo, nie wiem, chodzi o toalety, tak samo śpi, tak samo ma problemy, tak samo czuje, tak? Ale coś jednak jest inaczej. I tutaj zaczęła się sytuacja, że dlatego zacząłem się rozwijać, dlatego zacząłem się spotkać z ludźmi, którzy potrafili mi odpowiedzieć na te pytania, bo rodzice nie potrafili. I tu się zaczęła fajna sytuacja. I teraz wiesz, fenomen jest taki, że minęło naprawdę 20 parę lat mojej drogi, moich upadków, momentów, kiedy przychodzili do mnie komornicy, kiedy, wiecie, wyłączali mi gaz, prąd w zimie i tak dalej, ponieważ no, uczyłem się pewnych rzeczy, musiałem ponieść konsekwencje swoich błędów, byłem odważny też na to, to jest bardzo istotne. I dzisiaj jest taki moment, że faktycznie troszeczkę zbieram żniwo tej mojej wiedzy. Mam już swoje lata, już dużo błędów popełniłem, teraz wiem już, jakich nie popełniać, tak? W końcu zaczynam odcinać kupony z tego tytułu, że wie, że poruszam się lepszym samochodem, który i tak jest wynajęty, bo to jest inna historia, ale o tym powiem na jakimś innym moim filmie. I coś zaczyna się fajnie składać. I teraz wiecie, fenomen jest taki, że dzisiaj osoby, z którymi się spotykam, którzy nie mają pojęcia, moi drodzy, nie znają tej historii, nie mają pojęcia, ile musiałem przejść lekcji pokory, nazwijmy to, żeby można było,
żebym mógł dzisiaj być tu, gdzie jestem. Ile musiałem przeprosić wielu osób, że, a zwłaszcza bliskich osób, gdzie był taki moment, że trzeba było zastawić na przykład mieszkanie moich rodziców, bo popełniłem błędy i byłem w strasznych kłopotach i trzeba było mi pomóc. I chwała im za to, dziękuję bardzo, kocham was rodzice, bo jesteście najlepsi na świecie. Zawsze daliście mi wsparcie, tak? Dostałem od was finansów i bardzo dobrze. Dostałem od was za to miłość, wsparcie, zrozumienie i zawsze no w jakiś sposób byliście po mojej stronie, a ja to wykorzystałem. I dzisiaj ludzie widzą, o, jedzie człowiek, fajny, młody chłopak, czy tam może się ludzie, nie wiem, ja się czuję młody, może mnie już tam zawiesz, pana starszego postrzegają. A jedzie w super furze, tak? Ojej, na pewno złodzi Ukrainę. No i to jest ta mentalność, to jest też wierzchołek ludowej. Nie mają pojęcia, co za tym idzie, co za tym niesie. Więc ja mówię tak, jeżeli widzisz fajny samochód, a też byś taki kiedyś miał chciał mieć, to go pobłogosław. Powiedz, słuchaj, super, nie masz pojęcia, co przed ten człowiek, bo widzisz tylko wierzchołek lodowej, a góra lodowa jest tak, wygląda, że tylko, nie wiem, 10%, może 5% jest na powierzchni, a reszta jest pod wodą. Czyli tego to jest niewidoczne dla zwykłych ludzi, którzy nie zanurzą się po prostu w tej całej historii i nie dowiedzą, na czym to wszystko polega, bo uważam, że każdy ma swoją historię. Oczywiście jest jakiś procent ludzi, którzy faktycznie oszukują, wykorzystują system, nie wiem, i tak dalej, ale to jest nikoma sytuacja, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, okej, okay, tak? Ja znam masę ludzi, którzy pracują, wstają rano i naprawdę ciężko pracują po to, żeby osiągnąć sobie to, co chcą, co sobie założyli, tak? Więc wierzchołek góry lodowej tak wygląda, że nie oceniaj po tym wierzchołku tylko i wyłącznie. Na pewno za tym wszystkim kryje się coś głębszego, coś większego. Życzę ci miłego dnia. Jeśli lubisz to, co gadam, zasubskrybuj, daj łapkę w górę, napisz jakiś komentarz. Wszystkiego dobrego. Cześć.